Wielkie brawa. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za przybycie, że znaleźliście chwilę czasu, żeby świętować z nami otwarcie Smoczego Grodu i drewnianego rollercoastera. Chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do wybudowania całego Smoczego Grodu. No i co więcej, chciałem powiedzieć, że na samym początku mieliśmy bardzo ogromne wyzwanie, bo nikomu nie udało się wybudować drewnianego rollercoastera w 6 miesięcy. Takie było założenie, bo normalny cykl to jest 12 miesięcy, żeby wybudować. Podjęliśmy wyzwanie, mieliśmy troszeczkę przygód, ale i tak skończyliśmy go w 8 miesięcy. Dziękuję bardzo i zapraszam na przejażdżkę. Dziękujemy bardzo. Więc jak się wjeżdża, to są duże emocje bardzo. W pewnym momencie chciałem wracać w ogóle do domu, bałem się, ale jak już się zjeżdża, to naprawdę czuć taką wolność, czuć takie no, niesamowite emocje. Ciężko w ogóle to opisać. Naprawdę trzeba to przeżyć, wydaje mi się, bo no, chyba nie ma takich słów, żeby opisać wysokość po prostu tej adrenaliny. Dlaczego? Bo nie lubię takich. Trzy razy jechała na urządzeniu z Energylandii. Super. Nie było strasznie? Nie, nie było. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników tygodnika Przełom do Energylandii, a w szczególności tutaj do nowej piątej strefy Smoczy Gród, gdzie czeka na Was m.in. rollercoaster Zadra. Yes.